Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polska Miedź S.A. podjęło decyzję o wypłacie dywidendy w wysokości 300 milionów złotych. Dzieje się to w sytuacji, gdy spółka odnotowała stratę, która wynika z przeszacowania złoża i straty z działalności inwestycji zamorskich KGHM-u. Zdaniem członków Rady Nadzorczej z wyboru załogi to bardzo zła wiadomość. Uważam, że w obecnej sytuacji dosyć negatywnie powinno się ocenić tą decyzję, w związku z tym, że 300 milionów złotych trzeba będzie zaciągnąć kolejny kredyt i z tego wypłacić 94 z hakiem milionów otrzyma Skarb Państwa. W związku z tym szkoda tych pieniędzy, bo spółka potrzebuje znacznie większych. Firma zanotowała stratę i to wielomiliardową. W związku z tym każda złotówka wydana na rzeczy niezwiązane z produkcją, niezwiązane z inwestycjami stają się dzisiaj problemem dla spółki. 300 milionów złotych w postaci dywidendy. Jest to obciążenie bardzo duże. Dla spółki będzie to bardzo trudny rok, a więc uważam, że akcjonariusze powinni podejść gospodarczo i nie zabierać dywidendy, a pieniądze powinny być przekazane na rozwój czy też na stabilizację spółki w tym bardzo trudnym czasie, kiedy ceny są poniżej 5000 dolarów, a wartość dolara nie rekompensuje wartości budżetowej spółki. Stało się źle. Akcjonariusze nie powinni dzisiaj brać dywidendy. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zagłosowało przeciwko udzieleniu absolutorium poprzedniemu zarządowi spółki. Każdy podejmuje decyzję we własnym zakresie. Ja, i myślę, że to nie była żadna tajemnica, bardzo negatywnie oceniałem decyzję poszczególnych członków zarządu i to wyrażałem też w głosowaniu. Ja uważam, że jeszcze długo i namiętnie będziemy lizali rany po decyzjach inwestycyjnych, które zostały podjęte i tak to wyrażałem w głosowaniu nad udzielaniem absolutorium dla niektórych członków zarządu. Decyzja jest decyzją w głosowaniu tajnym. Każdy rozważał tę decyzję w oparciu o wszystkie zdarzenia gospodarcze, które się stały. Można powiedzieć tak, spółka nie wypełniła założeń budżetowych, a więc nie przewidywała straty. Ta strata jest. I to jest jakby podstawa do oceny wartości samej, w której spółka się znalazła. Oczywiście wchodzą tu bardzo ważne elementy, a więc te, które nazywają się inwestycje dzisiaj realizowane tylko w pewnym zakresie, bo więc nie posiadamy zwrotu z kapitału z zagranicznych inwestycji. A więc każdy z członków Rady Nadzorczej miał przed sobą problem. Ten problem wyraził w postaci swojego głosowania. Suma jest taka, że Rada Nadzorcza nie rekomendowała dzisiaj udzielenia absolutorium wszystkim członkom zarządu, biorąc pod uwagę, że zarząd działa kolegialnie. Ostatnio głośno jest o badaniach za naszą zachodnią granicą, które kosztowały ponad 70 milionów złotych. Poszukiwania złóż rud miedzi na tym terenie trwały 5 lat. O tych badaniach w obszarach koncesyjnych Weisswasser i Weisswasser II w Saksonii mówił Józef Czyczerski. Mówimy o latach 2012. To były pierwsze inwestycje, one tak dosyć spokojnie przechodziły w ten czas, a dla mnie to było pierwsze doświadczenie zderzenia z układem politycznym. Na Radę Nadzorczą trafił materiał firmowany przez pana Wirta, który ewidentnie wskazywał na to, że to jest bardzo słabe przedsięwzięcie i ogromne ryzyko gospodarcze. I w ten czas ja zaprotestowałem i na posiedzeniu Rady Nadzorczej, bo tu było pytanie, czy my protestujemy. Jednocześnie powiadomiłem prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez pana prezesa Wirta. To prawda, prokurator umorzył to postępowanie, czy nie wszczął, bo formalnie to było nie wszczęcie postępowania. Dzisiaj wiadomo, że miałem rację i powiem to z przykrością, bo nawet nie mam w ogóle satysfakcji z tego powodu. Polska Miedź straciła 70 milionów złotych. To może nie jest dużo w aktywach Polskiej Miedzi, ale dla takiego przeciętnego człowieka jak ja jest to ogromna strata. Strata, której mogliśmy uniknąć, bo już w ten czas było wiadomo, że tylko jeden otwór i to z 60 albo 8 roku, tu proszę zwrócić na moją niepamięć te szczegóły, okazał się otworem zmineralizowanym. Myśmy to wiedzieli w momencie roku 2012. Wywiercono parę otworów, chyba 6 otworów, z których żaden nie potwierdził tezy, którą składał pan Wirt,
który jest geologiem notabene. I jeszcze te dziwne powiązania między współpartnerem w tej inwestycji, Bauman, który był współpartnerem, którego musieliśmy wydziedziczyć czy wyprowadzić z tego interesu, bo nie chciał partycypować w podwyższeniu kapitału, to nas kosztował 500 tysięcy złotych. Też takie wyrzucone w błoto. Ja mam nadzieję, że kiedyś za to kto to odpowie i to kieruje i do władz spółki i też do ludzi, którzy się zajmują ściganiem przestępstw gospodarczych. Trudny rok przed polską miedzią? Wiele na to wskazuje. Strata za ubiegły rok, planowana przerwa w pracy w Hucie Miedzi Głogów wynikająca z procesów inwestycyjnych przy budowie pieca, utrzymujący się mimo obietnic wyborczych Prawa i Sprawiedliwości i drenujący z pieniędzy podatek od miedzi i srebra, do tego wypłacana z kredytu dywidenda. Dokąd więc zmierza polska miedź?